Halo? Udało się! Zrób synchro. Uwaga, 3, 4, zapałem laga przez chwilę. Na stacji, rezerwa mi się oświeciła. No to na rezerwie ty jeszcze przejedziesz kurwa do Wisły i z powrotem. Ja, na pewno. Wiesz ile ja zajechałem tego, mając rezerwę? 70 km. Tak? Dobra. Ekipa Szwadron Wilków Alfa. A nie spaliłem jej laga w końcu. Czekaj, bo tam auta jakieś jadą. To się tak patrzysz. Dobra, ruszamy. Rura. Ile na tą stację? 8 km. To spoko. A co za stacja? Oja. A dobra. Masz stację własną? No. Oja? No nie dość, że piramidy, to jeszcze stację muszę mieć, nie? Już musiał tankować ciężarówki, które woziły te cegły na piramidy, nie? Właśnie, dokładnie tak. Wrotki, jeszcze koparki muszę. Wrotki, koparki, transport ludzi. Tak, to wszystko pali paliwo. Brawo. Nawet wielbłądy na paliwo były. Tak. Prawo? Tak. Czysto? Jedziemy. Zaraz będzie prosta, nie szarp się, Ryś. Faraonek, czekam na ciebie. Dobra, lecimy! Tu jest duża górka! Tak? Duża górka! O, jestem! A Natka, to jest w ogóle? Tak! Cześć! Hej, ile masz lat? 15! Ile? 15! Ale to już legalna! No wiesz, ja mam 16! No właściwie to 15 i pół. O, to prawie tak samo, może kiedyś spotkamy. O, i teraz brakuje Krzysia z Dzień Dobry Polsko, no. Dzień Dobry Polsko, witamy was z zaśnieżonej, Boże, ze słonecznej Kalifornii. Zaśnieżonej góry. Jak zwykle zaspałeś. W ogóle Natka, jak zniosłaś podróż tak daleko wczoraj? Na strzała przyjechałam. Bardzo dobrze mi się jechało. Co to jest? Nogami lecimy! Siema! Dobry. Cześć! Ale ekipa, ja pierdzielę! Cześć! Dajesz! O, jeszcze jeden! Jeszcze tu jest! Goni ich! Dawać! Rura! O, tutaj widzicie kawał skrawki mojej pięknej wsi. Ale ładnie! I tam jest taka stara wieża telewizyjna, jak widzicie, na prawo. O. Ona już jest nieczynna jakieś 20 lat. Można tam wejść? Właśnie nie, kiedyś można było, ale teraz już nie. Ale możliwe, że uda się pod samą tą wieżę podjechać. Możemy tam podjechać, jak chcecie. No i tam kiedyś byłem na górze, ale byłem zbyt mały, że jak jesteś tam na szczycie, to mogłeś zobaczyć jasną górę. Częstochowę, też przy tej wieży. Taka ciekawostka. Ty mówiłeś, że za 8 km stacja, a już 8 przejechaliśmy. Jak 8? No bo mi liczy kilometry od rezerwy. My już jesteśmy pod Niegową, no to już jesteśmy na stacji, to ile? Z kilometrów ma? A, dobra. O, kurde, łajno na drodze leży. Polska też. Moryń opornikiem dostanie znowu. Panie Bogu, proszę na mnie nie zrać. Znowu jakieś gówno z nieba spadło mi na wizjer. A my walimy tą Wisłę na strzała? No, kamery i jeszcze w Katowicach postój. Aha, bo my do Katowic chcemy jechać i z Katowic dopiero na Wisłę, tak? Tak. Dobra. Wow. Krzysiu! Co? Bo wy nie wiecie, gdzie jechać. Aha, no racja. Jadę z twojej prawej, Ryś. Kurwa mać, co wy robicie? Nie wpuszczę cię, nie wpuszczę. To jest kurwa, ja nie wiem. Człowiek mądry inaczej. Bo to jest to samo, co dzisiaj zrobiłem z Krzysiem. Jak mówisz, jedę z twojej prawej, a mi urywa początek jeszcze tylko prawej, to zjeżdżam do prawej. Krzysiu, kierunkowskaz wyłącz.
Dawaj, 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 to już jest stacja. 500 metrów. Mówisz, że jest twoja, a to jest moja. Moja to jest. Nie, moja. Nie, bo moja. Moja. Nie? Ciąg się plecie po taborecie, kurwa. To jakieś inne motofrajery. No chodźcie tam, bo o nich staniemy. Jaka ekipa. Kurde. Ciągaj się. Weź spłyń. Weź spłyń. Kurde, ten dopiero leje. Nie wiadomo, gdzie tu się. On jeszcze hot doga bierze. Bo małą pauzę tu już zrobimy. Jeszcze trzeba do, napisać do tego. Do Lyona. Od Lyona. Lewo, prawo. W lewo, w lewo, w lewo. Lewo, prawo, prosto. W lewo. Wyjedź faraon pierwszy. Czekaj, niech to auto przyjedzie. Se wyjedziemy wszyscy. A tam jakiś... To szybko za tym autem, bo tam jakiś tir zapierdala. Ale jest fajnie chłodno, co? Stas. Idziemy prosto. Ja muszę uważać, czy jakiegoś oleju tam nie rozlałem przypadkiem. Tam na stacji to rozlałeś. Ale pod koło. Tu jest moja kochana remiza OSP. Tu mamy straż pożarną. A tu chodziłem do przedszkola. Tu kupuję browary na wieczór. Ej, tu możemy trochę przyspieszyć, bo tutaj nikt nie stoi. Znaczy nie stoi żadna policja, także. A to rura, aha. Znaczy ja o ten olej jeszcze się nie martwię chwilę, wiesz? A tam jest stadion piłkarski. Na prawo. Tam gramy tam gram z kolegami piłkę. Cześć, z tej strony Motonarska. Przyjechałam na Śląsk. Spotkałam faraonka Krzycha Rezboja i z tyłu jakiegoś Morisa. Morynia! Morynia! Ale Morisa! Wygląda jak Morys! On wygląda jak Morys! Naprawdę! Jakiegoś Morisa! Ej, nie, nie! Wkleję to zdjęcie i obok zdjęcie Morisa. No i jeden do jeden. Okej, okay, on dzisiaj jest Morisem, owszem. Chłopaki jadą mi pokazać zamki. Tam już go widać, uwaga na przykład. Ja pierdzielę, prawie go rozjechałam! Ufa! Nagrało się? Tak. Nie, bo ja nie włączyłam kamery, ja pierdzielę. Broki, o Boże! Ale bym psa rozjechała. Aż mi przednie koło ABS, nie? Dał. Włączył się. O Boże! Obolice! Obolice, byłem tu ostatnio. Obolice mają wielkie cyte. Uwaga, znowu jakiegoś szczura tu ma. A na smyczy go mam. Szczur na smyczy. Piesku, nie wybiegaj na drogę. Ale tamtego się przestraszyłam. Przejechaliście, on się chwilę cofnął i potem wybiegł mi pod koła. A ja też myślałem, że się cofnie, no nie? A ten nagle pójdę do przodu. Wyleciał. Ale co on ty? A on mówi tak, motoatalka na Śląsku, no ile ją przywitać, kurwa. Motoatalka. Ale co te psy mają, że tylko tak właśnie do ten? Do rowerzysty albo do motocyklistów zawsze dolatują? No, wylatują, ciekawe. Siema. Mam pomysł na TikToka, tylko refresh się wasze chęci. Jaki? O, zalek po prawej. Kojarzycie tą melodyjkę takie. To ten. Jeszcze biała mywa. Będą takie przebitki naszych różnych puls. Będziemy pozy takie robić. Na prawo, Natka, proszę spojrzeć. Wow! Jeszcze biała mywa. Tu kręcili Wiedźmina. Wow, naprawdę? Serio? A nie w Mirowie? Mi się wydaje, że w Mirowie na tym. I że mi się wydaje, że tutaj kręcili Wiedźmina. Gdzieś tutaj z tych zamków, no tak czy siak, no kręcili Wiedźmina właśnie, naprawdę. Ale Grę o Tron i Harry'ego Pottera też gdzieś w tych okolicach dokręcali. A to w Ogrodzieńcu chyba. W Ogrodzieńcu chyba, no dokręcali sceny. Ładne. O, i TikToka tak zrobimy, że robimy jakieś różne posty, będą takie przebitki tych różnych pus. Wiecie, o co chodzi. Takie, nie, że zdjęcia, tylko takie filmiki, a my będziemy w bezruchu, nie? Wiecie, o co chodzi. Tak. Okej. To chcemy to nagrać? No, jasne. Tak? Czy nuda? Tak. Dobra, super. Tak. Dobra. Tak. Dobra. Tak. Dobra. Tak. Może
Korzeń też nas tu uczy, tak. Dobra! Boris. Boris. No i jest, spotkałam faraona, Krzycha, Redboya, jakiegoś Morisa. Naprawdę, pasuje do niego taksówka. I tu jest właśnie fajna droga, bo tu jedna droga łączy dwa zamki, tu jest drugi zamek. No, a ten jest gorszy, tamten był fajniejszy. Ale tego remontują, jego mają skończyć, ma być podobny jak tamten, właśnie wyremontowany. Tak? A ja nie, tak szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego oni to remontują, bo jakby te ruiny, tak jak w Olsztynie, to mają swój klimat. Ale tu te ruiny to były bardzo małe, wiesz? No tak, ale na przykład, taki Olsztyn, jak dla mnie mogliby to po prostu tylko trzymać i uchować, wiesz, w oryginale. Wow, ładnie tu. No tak, a jeszcze ostatnio było tylko i wyłącznie jedna ściana. Tam kiedyś można było wejść za friko, ale teraz jak wyczaili pieniądze, to tam się wchodzi, nie wiem tam za ile nawet. Ale stąd też fajnie widać. Ja już mam po dziurkę. Ej, kurwa, Świadkowie Jehowy tam stoją. Ja chcę pogadać o Jezusie, zatrzymajmy się, proszę. Chyba, tak mi się wydawało, że to się... Możemy zawrócić? Dawaj. Tak. Zawróć się na parkingu. Kurwa. Wszystko dla kontentu! Czekaj. Ej, kurwa! O nie! Tak nie rób. Dobrze, że jechałem. No bo kurwa, dostanę kamieniem. A już dostaniesz, Dobra, kurwa, skaz mi. Nie, tak nie rób. Krzychu, powoli. On już tam do nich podjechał. Dzień dobry. A co państwo sprzedają? O nie. Wyłączcie moto. Wyłącz Natalka. No źle stoję. Ja mam pytanie, przepraszam, bo ja tak słyszałem, że właśnie Świadkowie nie mogą mieć przetaczanej krwi. Z czego to się wzięło? Dzieje apostolskie. Aha. Tam będziecie mieli, to w ogóle wynika z całej Biblii, z całego postanowienia naszego Stwórcy. Bo wierzymy, że istnieje ktoś, kto nas stworzył, ktoś, kto uczynił w ogóle cały ten wszechświat, całą Ziemię. Ja głęboko jestem o tym przekonany. Bo samo z siebie to raczej nic nie powstaje i to wszyscy wiedzą, że wszystko dąży do chaosu, a nie do porządku. I takie jest założenie wszystkiego, ja to widzę we wszystkim. Chociażby nawet w prostej sprawie materiały do stawiania domu, przywiózł, postawił w życiu, one się nie zbudują według domu, który będzie funkcjonalny. Nie? Ktoś musi zaprojektować, ktoś musi przygotować instalacje wodne, sanitarne, elektryczne, internet, wszystko, w ogóle kominy, ogrzewanie, wszystko musi być przygotowane. Ktoś to musi zaprojektować, żeby to było funkcjonalne. A my jesteśmy, ja jak na siebie patrzę, to ja jestem bardzo skomplikowany. Nawet samo to, że szklankę jestem w stanie chwycić i utrzymać ją i wiem, z jaką siłą ściskam, jest czymś wyjątkowym. Ja mogę zostawić tą publikację, która do tego nawiązuje. A spokojnie, tak nie mamy jak wziąć. Mogę ją złożyć. Zachęcam do odwiedzenia strony .org. Znajdziecie tam wiele ciekawych odpowiedzi. Z tego, co mówi Biblia, no wiele ciekawych spraw. Takiego codziennego życia, na przykład jak zachowywać radość, co robić, żeby mieć dobrych przyjaciół wokół siebie. Jeździć na motocyklu, powiedz. Jeździć na motocyklu. Oste. Znaczy ja powiem tak, ja jestem bardzo uprzedzonym człowiekiem i w sumie nie wstydzę się tego. Aha. Każdy ma wybór, nie przymuszamy do niczego. Czy ktoś chciałby jedną publikację? Ja też nie mam gdzie tego nawet schować. No na wejdziemy. Dziękujemy, do widzenia. Nawracaj się. Jakby ten człowiek był tak miły, nie był takim, powiem, wrednym jebem, że aż było mi szkoda go cisnąć. Aż mi była szkoda go cisnąć. No, ja już go wysłuchałem do końca, bo nawet było mi wstyd odjechać. To się na raz robi, kurwa. Honda się nie złamie. Jakim cudem Natalka nie wykręciłaś, skoro... O nie, teraz!
Fuck. Je, prawie przejechał po nim, ty. Ja pierdzielę, pewnie się szybka zbiła. Kurna. Mi. Nie. O Jezu. Nie zbił się? Ale to jest szybka. W sensie zbił się? Szkło. Zbiło się? Dobra. Szkło się zbiło. Dobra, po to było kupione. Ale on normalnie, no brakło centymetru. Natalka, poczekaj, bo mam go w ręce. Jezu, czekaj, toczę się, ja pierdzielę. Ja się bałam, że mi kamerka spadła, wiesz? Ej, ale aż przyleciał ten, czy coś się stało? Kurwa, zablokowałem telefon. Ekran wyświetlacz nie strzelił, tylko te szkiełko, które masz. Dobra, spoko, szkiełko to luz. O Jezu, dziękuję. A gdzie strzeliło? Łee, tyle to tam. Myślałam, że całe. On prawie przejechał po tym. Tak, spoko, działa. Spoko, auto zawarł. Chill, nawet nie pękł. Znaczy, myślałam, że to kamerka, mówię, o, telefon to tam. Dobra, gdzie jedziemy? Prosto. Prosto, dawaj, Jerek. Nagrałem to. Boże święty. Potem będzie, że zapala Natalia jakieś nowe uchwyty ma. A popatrzcie tutaj na ten budyneczek, taki pałacyk mały. Ale wariat. Dobra, nie zamulamy, nie zamulamy. Czekajcie, ja się muszę... zaraz dogonię. Patryk, mówiłeś, że na 13 to za późno, nie? A już mi pokazuje 12.55. Do Katowic? No, do Ikei. Ale to tempem samochodowym, a nie motocyklowym. Lecimy, lecimy! Repeto! Repeta, repeta! Ja też mam nagrane, jak spadł ten telefon, to zobaczymy, jak on wypadł. Mi się wydaje, że jego nie dopięłam, po prostu nie docisnęłam w ten łuk. Ale naprawdę niewiele brakowało, żeby Moryń po nim przejechał, ja to widziałem. On zaczął hamować, naprawdę to było szczęście, że go nie przejechał. Oj tam, to nie iPhone. Musiałam coś grzebać, jak gadali. A, no grzebałam w telefonie przecież. Ja go chyba tylko położyłam na ten uchwyt. Potem się tak szybko zebraliśmy i nie dopięłam go. Jak ci Krzysiu pokazuje, prosto czy w prawo? W prawo. W prawo. Oj. Jeszcze tam wszyscy rozjechali. No, poczekaj no na resztę. Erik powiedział, że coś tam musi i że dojedzie. Co musi? No mówił, że coś tam musi, teraz nie wiem co. A. Powiedział, że coś musi i dojedzie potem. Kurwa, nie jedź tak blisko, Eryku. Kogo blisko? Ciebie? No ich. Piątka, piątka. Tu jestem z piątkę za nimi. No teraz dobrze. Taki odstęp minimum. Ale chuj, za to Moryn jedzie za to blisko ciebie z tyłu. Moris. Ja rozumiem, przed Moryniem spierdalam, wiesz co? Sobie ufam bardziej niż jemu. Moryń aka Moris. O, piękny zapach polskiej wsi. Patryk, a czy ty jesteś z polskiej wsi? Tak. A masz Passata TDI? Mam Passata w Disco, a chyba też to jest TDI. No to zajebiście. Jesteś królem tej okolicy. Nie królem, tylko faraonem. Dzień dobry. W dalszym ciągu uważam, że najlepszą rzeczą na świecie są nasze klubowe bluzy. Które ma tylko faraon. Które ma tylko faraon. I to takie... Jak jesteście miękkie faje i nie chcieliście kupić, no to moja. I to nawet nie z naszym logiem. Zamówił grupowe bluzy na siebie. W lewo. Ale trzeba pomyśleć o grupowych bluzach z naszym logiem. No. Można by je w końcu kupić za te 3 dychy tak swoją drogą. To trzeba uważać, bo to jest cały czas zabudowany teren. Ale ta prosta to tak kusi. Może to jest tak fajnie chłodno i wieje. O, fajnie. Dobre tempo, dobre! Dajemy, no i jeszcze 100 metrów! Nie drzij się, weź! Nie drzij się! Zamknij się, dobrze jest. Co? Człowiek! Powodzenia! Jak ty krzykniesz, to na łeb rozjebać. Krzysztof, parłem się do gościa, bo mnie nie słyszał. A ty mi zjebałeś akcję, bo akurat wszyscy zaczął przyspieszać, bo się połapał. Amulcujemy. Uwaga. Stop. Machają nam! Kto? Ej! A, tam! Siema! Kurwa, co tu się dzieje w tym Myszkowie? Jezus. Siema! Ogólnie,
Ja znam kilka dziewczyn z Myszkowa i wszystkie mają lekkie obyczaje. Dawaj. Serio? Tak, nie znam żadnej dziewczyny z Myszkowa, która nie byłaby lekkich obyczajów. Wypraszamy wszystkie dziewczyny z Myszkowa. Po prostu ja może tak źle znam. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny. A ja znam dużo koleżanek z Myszkowa, które nie są lekkich obyczajów. Jakbym jechała teraz w środku, to bym miała taką obstawę. Dwa z przodu, dwa z tyłu. No to dawaj do środka. Puśćcie mnie. Uwaga, jadę. O! Ale obstawa! To Moritz się wyłamał trochę. Ty gardzi normalnie. F4i! Miałeś taką, Krzychu, chyba, nie? Tak, tak. Tylko w sporcie, a to była wersja zwykła. No się odcinam w dupie od muzyki słucham. Ej, pedałujemy! Dobrze ci idzie tak trzymać! Kurwa, czerwony mamy, ale przypał. A on się tak dziwnie spojrzał, nawet się nie uśmiechnął. Przetiskamy się, teraz wy mnie wpuśćcie, bo wstawę. Nie, ciśniemy się, dawaj. No, chodźcie. Dawaj. Zielone. O kurwa, ślisko tu. Chodźcie. Wszyscy są? Tak. Moritz? Nie, Morisa nie ma. Moritz! A mnie znowu motocykl zbiera skądś. Moritz utknął! Jak to utknął? Biedny. A nie, coś go tam chyba widzę. Dobra, chyba gdzieś tam jedzie. Jedzie.